Barbara właśnie się dowiedziała, po co jest, po co są palce u stóp. No. Przychrzaniłaś w to? Próg. No, to pięknie. Tu mamy sprzęt. Przed chwilą pani napisała komentarz, że w Lidlomixie można granitę zrobić. Chociaż w sumie to możemy też w tym naszym blenderze, nie? Chyba na to samo w tym blenderze, bo chyba jest większa... Mniej zachodu, nie? Nie, mniejsze prawdopodobieństwo, że te noże się... Stępią. Stępią, no. Bo już tam nie takie rzeczy były kręcone. Mhm. No ale tak, no wiem, że można to zrobić. Chyba nawet kiedyś robiliśmy. Wypuśćcie psa! Przypominam. Jaki piknik w cieniu! No, chodźcie, tu owoce mam. Chodźcie. Weźcie sobie te buskini, zaraz wam umyję winogrona jeszcze. Proszę bardzo. Zaraz wam winogrona dam, tylko umyję. Super, dzięki Władziuś. No pięknie tu jest, nie? No właśnie, mnie też. Może zaraz to przemyślimy jeszcze. Mogę się usiąść na chwilę? No pewnie, siadaj. I się oddalę jednak. Dobrze. Heł? Ja już odpaliłem. Dzięki. O, tak, przynosiłam taki ciekawka. O. Wiecie, potrzebowała. Mhm. Hej. Dobra. O, może tutaj, w tą stronę. Kurde, śpija. No, słychać. Pięknego Władek wyczesałeś. Super. Ekstra. Dobra. Boże, co ty robisz, Ubrynia? Umyję im te. Tu ma zimną, wiesz, ja przed chwilą nalałem, bo tej u siebie już nie chciał pić. No i tu jest kiełbaska, kaszonka i... A już pokroiłaś? Nie, leciałam tak w poprzek. Mhm. Ale co? Zapomniałam przynieść folię. Będzie potrzeba? Ja na tej tapce zrobimy, bo teraz to na, na brzozie i na dębie. Ja mam winogrona i brzoskwinia. Dobra, trzymaj, Myśla. Muszę to pokroić, nie? To masz wodę czy tonik? Tonik. A myślisz, że on... dzieciaki, będziecie chcieli zjeść kiełbaskę? Lepiej jakby chcieli. Ugryź, chodź, chodź. Chodź. Dobry pies. Dobry pisać. Ale kaszane to trzeba przecież, trzeba mieć folię. Idę po folię zaraz. Myśla, masz kaszankę? Mam. A ja już nie pamiętam, jak ona wyglądała. Czarna taka. Albo dziewczyny. Matylda! Chodź no na chwilę. Sprawa jest. Weź doleć do kuchni. Albo obie lećcie. I przynieście mi folię aluminiową, tą taką srebrną. Kupiłam dzisiaj to, tam jest na wierzchu w szufladzie, tej co zawsze. Taka jeszcze nie odpakowywana, tylko folię, tak? Nie papier, tylko folię aluminiową. Taką srebrną. Tak. To ugryźć, tak. To cztery wstawiać? Mhm. No, Ugryniu, już się tak nie rozpędzaj. Ale to jest gorąco. Ale ostatnio jak w nocy paliliśmy, to było tak przyjemnie. Pomimo tego, że wieczór był ciepły, to i tak tu od tego ognia było tak było przyjemnie. Nie no, ogólnie to jest no. Przepatajne. Superowo. Tato, chodź. Ugryź, chodź. Oszukujesz go, ty cwaniaczku, ale się błyszczy. Chodź, chodź, ugryź, chodź. Ale oszukujesz go. Oszukisto.
Weź otwórz te winogrona. Ładziu. No lepiej. Kochasz tego ugryzia swojego, co? Nie. Umiesz, no? No on już wie, tak, że go oszukujesz. Włatek, już wystarczy. A potem jak naprawdę będziesz chciał coś od niego, no, to będzie cię olewał. Nie rób go tak, panie. Dobra? Bardzo. No nie? No. No dobra. Ja tu zasiadam. Chcesz winogrona, Łodek? Gdzie tam? Winogrona. Spróbuj, bardzo dobre. No nie pomyślałam, żeby ci kupić banany, rzeczywiście. Nie gniewaj się. Jutro to naprawimy. A co? Banana, ale jabłka nie kupiłam dla niego. Ale myślałam, że winogrona to jest. Przecież winogrona są super, Wadek. A kupiłaś arbuza? Co to za kiełbasa? Od rybki? Nie. Lepsza. Nowa? No, jakaś taka lepsza. Miała być. No dobrze. No, to tego. Do tego. I owego. To narka. Jarego, bo tego. Bye. Bye. Thank you.